te liczby są porażające, bo jeżeli słyszymy, że taki przeciętny użytkownik spędza na TikToku dziennie prawie godzinę, no to pewnie taka ocena, że to nie jest najlepszy sposób na wykorzystanie swojego wolnego czasu, jest uzasadniona. Natomiast ja myślę, że no, zawsze, kiedy rządy biorą się za kontrolowanie, co obywatele robią w wolnym czasie, to się kończy źle dla rządów, a rzadko kiedy obywatele na tym korzystają.